Cześć, witajcie. Znowu z Nadrzeczki. Pogoda dzisiaj troszkę w kratkę. Raz pada grad, raz deszcz i nagle słoneczko wyszło. Także stwierdziłem, że spróbuję coś połowić. No i zobaczymy. Trzymajcie kciuki i oglądajcie. Piątka. Patrz. Ale wziął. Ale dupnął, a to kleń. Ale dziabnął. Widziałem, jak uderzył. Ale pięknie. Ładna ryba. Na fryski. Ale dupnął. Niezły przyłów. No zobaczcie. Zobaczcie na tą rybę. Jaki tłuszczuch. Zobaczcie. Jaki piękny przyłów. Jaka piękna klucha. No już około 50 cm. No rybka jest pierwsza klasa. Zobaczcie jeszcze raz. Ale tłusta klucha. Piękna rybka. Gdzieś pysze. Aś, ale wielkolud. Ale wielkolud. No. Ale piękne. Piękna rybka. Zobaczcie. Kiedyś będzie dzik z niego. Teraz trzeba mieć 10 razy większe. A ty skubańco. Nie wiem, czy widzieliście, jak mignął. Byś mi tutaj wziął fajnie, ale tylko tak jakby odganiał. Patrz. Ach, ale skoczył. Ale dzik. Musiałem rzucić pod sam pysk. Ale ma kolory. Nie wiadomo, jaki duży nie jest, no ale piękna ryba. No jeszcze raz zobaczcie. Przepiękny. No. Opa. Zobaczcie na tego pstrąga. Taki koło 45 cm i ma coś na głowie. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest jakaś pleśniawka? Nie wiem, co to jest. Szkoda ryby. Ale wie, kurde, miałem branie. Ale było branie. Cholera. No. Nie wiem, co to było. Szczupaczek mały chyba. Akurat zrobiłem krok tu w przodu, no nie widziałem. No nic, trudno. No, jestem znowu nad rzeczką.
Powiem wam, że woda jest troszkę trącona. Padało dzisiaj 10 razy, wierzcie mi lub nie, 10 razy pada co pół godziny. Zresztą zobaczcie chmury tam, a zobaczcie chmury za mną. Mam nadzieję, że mnie nie zmoczy, bo zostawiłem kurtkę w samochodzie. No i zobaczymy, co się uda wyholować. Także oglądajcie i piąteczko. No, taki niespodziewany. Musiał śledzić mi przynętę. Zobaczcie. Nawet brania nie poczułem. Zobaczcie. Taki śledzik malutki. Zaraz go odhaczamy, no i może się coś większego trafi. Jest i to piękny. Przytrzymałem troszkę w nurcie, ale wziął. Ale ryba. Ale wielki. O! Ale piękna ryba. No zaraz go zobaczymy. Zobaczcie na tą piękną rybkę. It's probably what, 55 centimeters around there? Half a meter. Yeah, around half a meter, I think. Yeah. Cheers, thank you. To ładne. Jest. Jest i to ładne. Ale ryba. Kurde. Ale waliłem. Zobaczcie, następna piękna rybka w podbieraku. Troszkę zniekształcona. Zaraz ją pokażę. Ale już odpoczywa właśnie i jest prawie gotowa do wyjścia. No zobaczcie. Piękna rybeczka, też koło 50 cm, troszkę jest zdeformowana. A już ją wypuszczamy. Jest. I to piękny znowu. Ale wziął. Piękna ryba. Zobaczcie. Ja sobie zamoczę rękę, bo już do podbieraka nie może iść, ale już. No zobaczcie. Piękna rybka. 35-37 cm. O, i wraca.
Jest. Ale wziął. Ale wziął. Naprawdę się nie spodziewałem. Nie wiem, przy samym chyba moim zatrzymaniu wziął. Zobaczcie. Następna piękna rybka. Ale. Ale jest długi. Chudy, ale jest piękny. Zaraz go odhaczymy i wypuszczę. Zobaczcie. Patrz, drugi. A tu już szczupak. Niestety szczupak. Ale dobrze się zapiął. Ale jest tłusty. Taki mały. Ale ma normalnie bańkę. No. Chodź tam. No. Zobaczcie. Następna rybka. W drugim rzucie na tym miejscu. Niepożądany, ale zawsze cieszy, powiem. No, zmykaj. No znowu, ale coś, mam nadzieję, że nie szczupak. Patrz tu. No nie wierzę. Następny szczupak. Co to się dzieje? Trzeci rzut, trzecia ryba. I to już taka zacna ryba. Szybko ją zaraz odhaczamy. Zobaczcie. Następny. Ale gdzie te pstrągi, no? Na jednym miejscu brały same pstrągi, tu obok już same pajki. Patrzcie tu, ale płynął. Ale miałem branie na librę. Musiał zaśmierdzić im. Kurde, nie chciałem, szkoda. No i co? Znowu przyłów. Założyłem szatiza, bo miałem ostatnio fajne brania na niego. Właśnie pstrągów. No a tu taki, zobaczcie, taki okonek wziął. No już go wypuszczam. Patrz, kurde, i pstrąg był. Widziałem, jak wziął z boku, no ale te szatizy mają tylko jeden haczyk.
No i nie trafił. No ale zaraz spróbujemy znowu. Prowadzenie pstrąga. Tym razem na salmo minęła 7 cm. Ten wobek już przeszedł swoje. No siemanko, właśnie kończę. I tak, wędkowałem 2 dni. W pierwszy dzień udało się złapać pięknego klenia. To był przyłów, bo jak pewnie wiecie, w Anglii mogę teraz tylko pstrągi łowić. No i niewiele złowiłem w ten dzień, byłem chyba 3 godzinki. No i ten kleń i chyba jakiś kropek wpadł, nie pamiętam. No i dzisiaj 2,5 godziny, no i sami widzieliście, znowu przepiękne pstrągi udało się połowić, w tym 3 przyłowy, 2 szczupaki i okoń. No w 2,5 godziny, no świetnie. Niestety przeceniłem wysokość swoich gumowców, nie wziąłem ze sobą woderów, no i próbowałem się troszkę tam przeprawić, no i mi się nalało, więc cały mokry, przynajmniej stopy, kończę po prostu i ten, i tyle. No, także zobaczymy niedługo. Szykują mi się jakieś zawody. Mam nadzieję, że już niedługo zaczniemy troszkę inne filmy nagrywać z innych miejsc. Także trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie, jak wam się podoba i do zobaczenia. Piątka.